Rolnik szuka żony Sara w obcisłej sukience, co na to inni rolnicy. Sara z programu Rolnik szuka żony pojawiła się niedawno na jednym z wyjątkowych wydarzeń, zachwycając swoją stylizacją. W obcisłej, czarnej sukience do ziemi wyglądała oszałamiająco, przyciągając uwagę wszystkich obecnych. Artur niech patrzy, co stracił. Jest ogień komentowała, Emanując pewnością siebie i wdzękiem kropka edycja rolnika szuka żony może już być historią, ale pamięć o niej wciąż żyje w sercach widzów. Choć wiele par znalazło się dzięki programowi, Sara i Artur nie okazali się być jedną z nich. W finale programu przyniósł zaskakujące wyznanie Artura, który nie potrafił odnaleźć się przed kamerami, co doprowadziło do rozczarowania i przykrości u Sary kropka, mimo tego, Sara nie poddała się smutkowi i skupiła się na budowaniu swojej obecności w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie śledzi niemal 63 tysiące użytkowników, a niedawne zdjęcia i relacje z wydarzeń pokazały, że Sara nie tylko radzi sobie świetnie poza programem, ale także zachwyca swoim stylem i urokiem kropka stylizacja wieczorowa, w której Sara pojawiła się niedawno, wywołała prawdziwą burzę zachwytów. Internauci nie szczędzili komplementów pod jej adresem, podkreślając, jak świetnie prezentuje się w eleganckich kreacjach. Nawet po rozczarowaniu w programie Sara wciąż pozostaje kwintesencją w dzenku i klasy, co zostało docenione przez jej licznych fanów w sieci. W komentarzach pod postem Sary nie brakowało również podniosłych słów wsparcia i sympatii. Większość internautów zgodnie wyrażała swoje podziwienie dla jej siły i determinacji, podkreślając, że zasługuje na najlepsze i że nowy rozdział po rolniku szuka żony, to dla niej kolejna szansa na szczęście kropka Sara dzięki swojej charyzmie i pozytywnemu podejściu zyskuje coraz większe uznanie w oczach swoich obserwatorów, którzy z niecierpliwością czekają na kolejne relacje z jej życia oraz inspirujące wpisy na Instagramie. Jej historia pokazuje, że nawet w obliczu rozczarowań można się podnieść i iść naprzód, zachowując przy tym godność i optymizm.